powiedz mi, ile ty dzisiaj, Paweł, zarabiasz na byciu Trypsonem? Ja wiem, że to jest znowu zaglądanie do portfela, ale błagam cię, jak mnie zapytasz, ile ja zarabiam, ja ci powiem. Stary, mówię ci, nie? Lepiej nie pytaj, będzie bolało. Za miskę ryżu robię. Nie, no, wiem, że jeździsz do klubów. Wiem, że ludzie bardzo są, jesteś pożądanym gościem na imprezie. Masz temperament, lubisz się zabawić. Jeździłem tam, wiesz, bardziej dla fejmu, dla friku. No. Dostawałem open bar, dobrze się pobawić. Ale opłacało się, czy to płacili ci w alkoholu? No, wiesz, przysługa taka, wiesz, dużo znajomych mam. A z czego masz 23 lata, więc mnóstwo dróg otwartych. A co ty chcesz robić na przykład za parę lat? No bo podejrzewam, że twój fenomen, a jest to fenomen, potrwa. Bo ciężko będzie tą kartę przebić, no bo co można robić? Wypiliście alkohol i uprawialiście seks w telewizji. Przeklinając, no jeszcze twój angielski też niezły, prawie jak mój. Czy w ogóle porozumiałeś się tam z tymi dziewczynami po angielsku? No, widziałeś, dało radę. Ale co ty w ogóle, ty mówisz po angielsku, czy tak? No wiesz, no, zapomniało się trochę od czasów matury. No błagam cię, masz 23 lata, to matura kiedy była? 2 lata temu, 3? No właśnie. Okej. Okay. Wiesz, no trochę się już zapomniało, ale cały czas znam go na tyle, co nie dopowiedzieć Japom to łapom i tyle, wiesz, dogadujemy się. I jak na przykład, wyobraź sobie, że jestem kobietą, jakbyś mnie po angielsku zaprosił do łóżka? No to nie wiem, czy oglądać No oglądałem, ale tam bardziej mówiłeś... Zapomniałem, jak była sypialnia na przykład i powiedziałem, would you like to go to sleep room with me? Słuchaj... A ona, wiesz... Ona powiedziała, yes. Yes.